Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wam... O kurwa mać. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored. No, dość średnim akcentem, jak widać. Celowałem kurwa w gniazda, a trafiło mi w krwiogza. O kurwa, czy to jest... To nie będzie takie proste. Nie, błagam. Czekaj, zapis. Dobra, sprzed chwili. Powiedz mi, że to nie był gniazdostróż, że go nie zjarałem właśnie. Nie, dobra. On już nie żyje, więc trochę ognia niewiele zmieni. Pierwszy raz widzę tak przepotężną kolonię. Teraz wyszło. Dwa bełty. Mimo iż tyła były trzy związane ewidentnie. Wiadomo, zawsze mogę też po prostu strzelać, nie? Ale... Jak było powiedziane, ogień... lepszy. Ale fakt, no to jest trochę przerażające, nie? Całe piętro, na którym są krwiogzy. Czy jakbym w Residenta znowu grał, nie? Znaczy, tfu, znowu. Po prostu, jakby gra w Residenta. Nie mogę powiedzieć znowu, bo jeszcze nie miałem okazji grać w żadnego Residenta, nawet w demo. Ale nie powiecie mi, że nie ma, że nie jest tutaj podobna akcja co w Residencie. Tutaj po prostu trup, z którego ani A nic nie wyciągnę, ani B nie zabiorę, bo nawet w sumie nie ma po co. Grafik Solarium. Bez znaczenia. Mogę tak dla świętego spokoju się tych krwiogzów pozbyć. Dobra. Jak już wiemy, nie ma znaczenia, czy używam pistoletu, czy czegoś innego, więc mogę tu zużyć kilka naboi. A jako, że jestem tutaj sam i jest to chyba w miarę wytłumione, no to raczej nikt tutaj nie przylega. Więc się przy okazji muszę załatwić. Machamy, machamy, machamy. Zapadło ostatnie gniazdo. Jak mówię, mam serio nadzieję, że to nie ma znaczenia, jakiego sposobu używam, aby to niszczyć, bo jeśli tylko poprzez spalenie gniazda mogę dostać tą krwawą żywicę, no to to byłoby trochę słabe. Dobra, jedna runa, czyli nie wykorzystam na nic. No i tak, kościany mułet jest na tym samym piętrze, więc po prostu jest kawałek dalej. Ale dobra, jednak nie, faktycznie, żywica bez znaczenia. Albo wypada, albo nie, bo to było wcześniej normalnie. No to przestrzeliłem, nic się nie stało. Okej. Jest tu gniazdo? Żywica może? Żadna niestety. Tutaj kran. Szczerze? Też? Nie, czekaj, czekaj, ja mam ten amulet? Ja mam w tym amulecie? Leczenie z tego? Czy nie? Szybciej pływam, zjadam te... Nie, nie mam. Szkoda. A nie, czekaj, nie, bo to potrzebuję upgrade'u, żeby się to leczenie z tego triggerowało. A ty, ja tu w ogóle mogłem wejść w taki sposób? O, woda ducha, czy to jest to, co myślę? Jap, picie przywraca manę. Pięknie. Zostawiamy to sobie. Na razie nie mam czego przywracać, ale oczywiście może być. Bo jest to jak najbardziej pożądana przeze mnie opcja. Jak będę miał potem wybór, to najchętniej bym sobie zrobił... Wiadomo, rzadko będę chciał się leczyć, ale jak będę miał wybór, to chętnie zrobię sobie poczwórny amulet, w którym będę miał 3 do many i 1 do życia. Chociaż 4 uzupełnienia many w jednym amulecie, to może być naprawdę dobra rzecz.
Tylko wiadomo, w tym przypadku ograniczeniem jest to, że nie zawsze mogę mieć dostęp do jakiejkolwiek formy kranu, czy bicia wody. A niestety, jedno bądź drugie jest niezbędne, abym mógł wykorzystać właśnie tego, nie? Tu nie mogę już strzelać, to jest wstyd. Odbijam. Za kilka godzin wrzeszczy jakieś bzdury. Co to było? Seriously? Dobra, to jest przy amulecie, więc... Nie aż tak daleko. Dobra, mam jeszcze bełt zapalający? Mam jeden. Ale dobra, w sumie zwykły bełt też powinien załatwić sprawę. Do Hamiltona idę tam. Ale co muszę na tym zrobić? Rekonwalescencyjny? No nie mam tu nic więcej, no mam tylko... Był amulet, była runa, no i zgadłem jedno i drugie. Nic więcej tu nie ma do zgarnięcia. Więc po co mi to dalej podświetla? Więc... pominąć tego eliksiru. No idea. Dobra, zamykamy. Schodzimy do piętra niżej. Do Hamiltona. A nie, rekonwalescencyjny jest gdzieś tam. Dobra, do Hamiltona idziemy w takim razie. Zajebistą stronę, że to zamknęło, naprawdę. Jest tam Hamilton? Dobra, czekaj. Wezmę sobie to... domino. Tako. Odbija mu. Już kilka godzin wrzeszczy jakieś bzdury. Da się z tego coś zrozumieć? Krzyczał coś, że którejś nocy zaatakował go potwór. Jakaś bestia, która chciała mu wyżreć mózg z czaszki. Rozumiem. Zachowaj to dla siebie, dobrze? Szerzyć nie powala. No! Oczywiście, proszę pani. Zobaczmy, czy zdołam mu przemówić do rozumu. Co się stało? Nie gadaj, że ona nie żyje. Żyj. Uff. Jeszcze tą krwią trochę przeraziłem, ale dobra. Szczęście nie ma problemu. Dobra, oni są tu chyba też sami, więc myślę, możemy ich po prostu zostawić. Ale ponownie przydała się ta umiejętność. Bo tym razem nie raczyłem o nich zapomnieć. Tutaj dwa kolejne bełty, ale nic z tym nie zrobię. Tutaj zamknięte krwiogzy. Też nic w środku, ani cennego, ani istotnego nie widzę. Dlaczego oni muszą coś wiedzieć? Halo? Ty jesteś Hamilton? Za co cię zamknęli? Wiesz coś? Przysięgam, wiem co widziałem. Zakapturzona postać, ledwo mi mignęła. Tyle nienawiści w oczach, jakby za mało jej było na świecie. Nic mi się nie wydaje. Mam nadzieję, że nie ukradli mi notatek. Muszę wracać do pokoju. Zabrali mi klucz. Co? Myślałem, że mogę. Nie wiem. Ale ze mnie głupek. Stary, trochę jesteś nieogarnięty, jeśli nie widziałeś tego klucza tak po prostu w tym. Ale... zostań se tu, ja cię tu nie będę stąd wynosił. Co jest z tej strony? Czy ja już tu byłem? Nie, definitywnie tu nie było. Kolejny safe. Przypomnienie, lista zakupów. Okej, mało istotne. Butelka z reagenta, o, moneta. Tutaj... dobra, Hamilton jest tam. Tutaj byliśmy przed chwilą. Zamknij to.
Klucz do laboratorium Vasco jest potrzebny, okej. Okay. Czyli tak, definitywnie mnie tu nie było. Znaczy, sam ten save jest sobie potwierdzeniem, że mnie tu nie było. I że nie jest to nawet podobne miejsce. Tutaj, proszę bardzo. Elixir. Overkill, ale chętnie to sobie łyknę. Posłuchajmy. Albo i nie, bo jeszcze copyright wleci. Tylko na temat Fiogziej gorączki. Kto chce, niech sobie poczyta. Tutaj... Albo klatka, albo... Może lepiej nie dokończę. I tu jest Hamilton. Dobra. Zamykamy. No i teraz lecimy na górę. Do tego jego pokoju. Tu mamy już klucz. Zobaczmy, czy będzie coś fajnego w tym pokoiku. Jeszcze nie muszę o pułapkę martwić, bo ją rozbroiłem. Zobaczmy. Jest plan. Mi się podoba. Kolejne bełty. Po co im bełty? Net kurz nie mają. Po co im bełty? Do personelu najwyższej straży. Przyłapani na podkradaniu zaopatrzenia. Dziennik Hamiltona. Tym razem jestem pewien, że to widziałem. Nie wiem właściwie co lub kto to jest, ale na pewno jakaś zakapturzona istota. Ciągnęła coś krwawego przez korytarz. Nie wiem, czy jej ofiarą był kolejny pies, czy któryś ze strażników. Zastanawiam się, co byłoby lepsze. Te dranie kpią ze mnie już od miesięcy. Mimo, że mi odbiło i doktor Hypatia powinna mnie zamknąć. Kapitan Ramirez twierdzi, że to wszystko dzieje się w mojej głowie i że powinienem przestać rozsiewać plotki. Doktor Hypatia nie powiedziała wiele, gdy pierwszy raz wspomniałem o przerzutym psie z rekonwalescencyjnego. Czy ona kogoś chroni? Doktor Vasco wydaje mi się najbardziej podejrzany. Od tygodni w ogóle nie opuszcza oddziału. Gdy ostatnio go widziałem, pobierał zgniłą krew z ciała strażnika zabitego przez krwiokzy. Żaden ze mnie lekarz, ale wiem, że nie ma jej w składzie formuły Adermeier opracowanej przez doktor Hypatię. W każdym razie, jeśli nikt nie zechce mnie wysłuchać, będę musiał sam wytropić tego potwora. Zestawię pułapki i będę co noc utrzymywał straż, dopóki nie dowiem się, o co tu chodzi. Odszukaj Vasco. Hamilton sądzi, że Vasco może być powiązany ze zmorą korony. Widział, jak przeprowadza na oddziale rekonwalescencyjnym nietypowe eksperymenty. Okej. No niewiele więcej się chyba znajduje. Ciski, full. Trochę leczenia dzięki jedzeniu. No, nie chcę pistoletu, chcę figę sobie wziąć. Teraz sporo ma tych naboi. Helka. I chyba nic poza tym. Dobra. Ty, to w sumie, skoro gościu ma tu naboje, no to możemy w sumie zestrzelić te łączniki. Nie, czy z tego w sumie właśnie, bo naboje mogę wystrzelać tak po prostu. Bełty niekoniecznie mogę odzyskać wtedy, więc dobra. Numero uno. Numero dos. No, to pewnie obudziło parę osób, ale jednocześnie otworzyło mi przejście, więc let's go. Wiadomo, nie mogę teraz zejść ani windą, ani w żaden inny sposób, no bo to się będzie równało samobójstwu. No, no, tak jak sądziłem. Tutaj mogę najwyżej do tego się dociągnąć. O! Dobra, zanim to zrobię, zrobię coś, o czym zapomniałem, że mogę to zrobić, mianowicie użyję szybkiego zapisu. Zobaczmy, czy to się... Uda. Tak, no spokojnie. No i dobra. Biuro rzeczy znalezionych. Póki co. Mamy runę. Tam się podoba. Mamy też obraz. Chciałabym się już ogrzać i wyschnąć. Dobra. Sztabka złota. Ładnie. Dobytek Wery Morej. O, gdzieś w ogóle wyczytałem, że Vera Morey to jest chyba ten. To jest właśnie babunia Wach. Dobra, jeszcze jedna runa i będę miał maksymalne domino. Dobra, czy mogę dociągnąć obraz? Nie. To?
Okej. Czyli jeśli coś tak leci, no to jeśli takie coś leci, to muszę to jeszcze złapać osobno. Good to know. Chociaż nie powiem, trochę sądziłem, że tak jak Daud, po prostu to przyciągniemy do siebie, nie? I tyle. Ale wiadomo, nie można dawać kropka w kropkę takich samych umiejętności, nie? I z tym, że w sumie to dociągnięcie to jest prawie identyko to, co robił Daud. Tylko mówię, no jest jedna zasadnicza różnica. Daud to normalnie dociągał, my to musimy jeszcze jakby dodatkowo potwierdzić. Dobra, mogę z tego jakoś wyjść, czy to jest tylko do sekretu? Czy do tego obrazu wejścia? No i tu jestem, na rekonwalescencyjnym. Tu wszystko ogarnięte. Wychodzę. Jestem gdzie? Bo... Ja jestem kurwa zjebany. Fuck me! Hemulet jest gdzieś tu. Ja pierdolę, no chuj mnie strzeli z tym moim debilizmem skończonym. Się znajduje. Jedna osoba. Czyli chyba tu będzie. Czyli to będzie chyba Hypatia w takim razie. Ja pierdolę, ale co za masakra! Latam w kółko jak skończony debil, a wystarczyło iść kuźwa kawałek dalej. Okej, okay, nie żeby coś, ale to wygląda trochę kurwa jak kostnica. Dobra, nie, wiecie co? Nie, ja potrzebuję tego upgrade'u. Mroczny wzrok, ścieżki. A tu? O serio, też za trzy? Dobra. No to dopiero w kolejnej misji będę mógł to zrobić, niestety. Dobra, zanim z nią pogadamy, to weźmy ten amulet. Zobaczymy, co nam daje. O, kolejny obraz. Mi się podoba. O, tylko ten, jest też mina. Bełty. Zwara korny nadal szaleje. Jakieś noże, trochę amunicji. A, to w ogóle nie jest, kurwa, przerażające, nie? To jest, kurwa, serce? Czy głowę jakiegoś stworzenia? Nie, chyba serce. Ej, to jest popierdolone! Jeszcze tu jakaś kolekcja... paluszków, dwojga uszu i nosa. Dobra robota ze znalezieniem Antona Sokołowa. Staruch siedzi teraz z Kirinem Dindoszem, który wyciąga z niego wszelkie tajemnice. Gdy zdobędzie już jego wiedzę, kto wie, jakie cuda filozofii naturalnej ujawni w przyszłości światu. Nadchodzi jednak dla ciebie czas kolejnej akcji. Potrzebujemy twoich umiejętności. Dobra, pani doktor wyruszy teraz do Dunwall, bo następny na liście jest Ichabod Boyle. Śpiesz się i załatw sprawę efektownie. Niech gazety mają o czym pisać, a mieszkańcy cesarstwa zyskają pożywkę dla swoich koszmarów. Czyli coraz kolejny dowód na to, że to chyba Hypatia jest właśnie z morą korony. Drugi przyjacielu, kapitan z doku właśnie dał znać, że widział Sokołowa. Zna jego zwyczaje. Mówi, że zawsze kupuje on z łodzi galony krwi wielorybu, pewnie do robienia barwników. Jak sam widzisz, zdaje się, że dzielisz zainteresowania ze starym geniuszem, więc może zaprosisz go do siebie, jak planowaliśmy. Im szybciej, tym lepiej. Prawdopodobnie mieszka na łodzi w zatoce. Wiem, że będziesz w stanie go wywężyć. Czek, kurwa, co? Zapewni mu w Adermajer bezpieczeństwo. Nie rób mu krzywdy, albo stanie się dla nas nieprzydatny. Jeśli jednak głód okaże się zbyt silny, to kapitan z doków nie będzie już potrzebny, a jego zastępca wyświadczył mi niedawno przysługę. Dobra, to jest pierdolnięte, kurwa.
to jest, kurwa, Dishonored czy już Outlast? Bo w Outlaście, kurwa, taki widok to jest, powiedzmy, coś normalnego. Co to było? Flaszka. Dobra, same rzeczy do odwracania uwagi. Formułka, ale formułek mam full. O! Mewasko. Dobra, ale nie, z nim później. Raczej się stąd nigdzie facet nie wybiera, biorąc pod uwagę jego stan. Znowu mam coś dziwnego pod paznokciami. Z czym ja pracowałam? Może z jodyną? Czym obrabia martwego krwiok za gołymi rękami? Chyba średnio higieniczne. Jesteś u mnie na leczeniu? Przepraszam, powinnam sama pamiętać. Przychodzę, żeby cię o coś zapytać. Zakrywasz twarz, bo coś ci się stało. Schorzenia, które tu leczymy, są częstsze niż można by przypuszczać. Nie jestem tu, żeby się leczyć. Szukam Antona Sokołowa. Sokołowa? Tak, był tu przez krótki czas, ale zabrała go jakaś kobieta. Do Kirina Jindosha. Co to był za dźwięk? A zmora korony? Masz takiego pacjenta? Zmora korony? Tak, znam to imię z gazet. Co to jest za pytanie? Zmora korony, masz takiego pacjenta? Nawet jeśli, to na pewno nie pod tym pseudonimem. Sorry, Emily, ale to pytanie było Było z rodzaju tych debilnych. Obawiam się, że nie... Ach tak, morderstwa. Byłam wtedy w Dunwall, badając choroby załóg wielorybniczych. Zaraz, czy ktoś mnie wołał? Sporo ostatnio zapominam. Zmora korony to ciekawy przypadek. Jestem prawie pewna, że mogłabym tu pomóc. Po prostu kiedyś byłam w stanie robić tyle dobrego, a teraz zawodzi mnie pamięć. Ale kto mnie tak woła? Wybacz. Laska, nikt cię nie wołał. Jak chuj, ona jest zmorą korony. Ona jest tą zmorą jak nic. Ona musi mieć jakieś rozdwojenie jaźni, czy coś takiego. Przychodzę i odchodzę. Usypiam Hypatię, kiedy chcę. Ale nawet kiedy nie śpi, jestem z nią i patrzę jej oczami. Mojej zimnej, suchej siostry. Okazuje miłość brudnym robotnikom, duszącym się głęboko w kopalniach. Dzieciom z lepianek na obrzeżach miasta, skazanym na podłe życie. I Wasko, swojemu zaufanemu pomocnikowi, który zniknął wiele miesięcy temu. Gdzież mógł się udać, droga siostro? Chciałbym rozerwać go na strzępy, tarzać się w resztkach, ocierać o śliską czaszkę, umazać czerwonym szpikiem. Ale wszystko w swoim czasie, drogi Wasko. Złapałabym twój język i wyrwała ci go z czerepu. Ja chyba nie jestem daleki od prawdy z tym rozwojeniem jaźni. A następny... Następny będę się traktować. Wbiję mu gwoździe między palce u nóg. Dopiero pomysł. Eliksir, który nie da im umrzeć po tym, jak zagnieżdżę krwią w trzewiach. Ja pierdolę. Ja myślałem, że relacja Kane'a i Rasta jest pierdolnięta, ale to jest jakiś inny level. Czy wszystko w porządku? To dzieło doktor Hypatii. To ona jest zmorą korony. Ale nie jest sobą. Opracowała serum, które miało pomóc górnikom. Pierwsza wersja spowodowała straszne zmiany w jej umyśle. A czemu testowała to na sobie? Tego nigdy nie skumam. Dlaczego zawsze jak ktoś opracuje jakiś środek, który może się okazać zajebisty, zawsze testuje to na sobie? Przecież przez takie coś powstał na przykład Green Goblin.
Dla mnie już za późno, ale może i ją nadal zdołasz ocalić. Jest dobrym człowiekiem. Co mogę zrobić? W moim sejfie, na oddziale zabiegowym, wiesz się, jak stworzyć... A, przeciw serum. Pomóż jej. Szyfr do sejfu to 902. No was poprzednio. Zastanawiałem się, jak smakuje twoje mięso. Jaj, tyle go widzieli. Jest zmora. No. Czy mogę od niego zabrać ten mogę. Do osoby, która znajdzie moje ciało. Wiem, że umieram i to z piętnem porażki. Nie udało mi się uratować doktor Hypatii przed nią samą. Jeśli ktoś znajdzie to pismo, niech jej nie wini. Nie ma pojęcia, co wyprawia jej drugie ja. Nie wie, jakim potworem się stała. Gdyby tylko było we mnie więcej odwagi, może udałoby mi się uleczyć. Jeśli nie jest za późno, proszę, błagam, przygotuj antidotum i ją ocal. Szczegóły znajdziesz w moim sejfie. Kombinacja to 902. Nie znoszę tego smrodu. Choroby, strach. Zniknęła. Co się stało? Trochę durne pytanie, wiesz, Emily? Kolejne z tego rodzaju pytań. Czekaj, czy serce coś powie o niej. Właśnie ją nazywają zmor korony. Ale ona sama wolniono panu Alex. Proszę, proszę. Coś dziwnego płynie przez jej żyły. Jestem głodny. Przez to jej mózg płonie. Nie spiesza się. Mroczny zakamarek jej umysłu rozrósł się do przyszłych, nieskrępowany społecznymi ograniczeniami. Czemu tak wielu, a tak niewiele? Nie tak to miało wyglądać. Ciekawe, czy serce było w stanie powiedzieć dokładnie to samo, gdy najpierw przeskanował, powiedzmy, nim Hypatię. Co jest? Gdzie on wcięło? A tu jest, dobra. A cóż to takiego? Nic. Powiedz coś jeszcze, serduszko. Czekaj, muszę ją najpierw gdzieś wywabić. Ją, jego, nic na zemstę. Widzisz, choć włada nią czysta podłość, nie traci przy tym z oczu celu, wypełniając perwersyjny plan. Masakra. To jest akcja jak z horroru teraz. Ale nie powiem propsy dla aktorki głosowej, bo widać, że się postarała. Czy wczucił się w postać. Czy mogę ci przekazać jakąś mądrość? Ale nie chodzi mi o instytut, tylko... To wszystko. Krótkie masz. A to dopiero urocza dziwnostka. Na magię powiedziała urocza dziwnostka. To jest ciekawe słowo twórstwo, jeśli mam być szczery. Wewnętrzny wrak. Zamek. Morderstwa. Oczekuję kolejnej wiadomości od kogoś pod
instrukcji. Zabiera i zabija niczym dzikie zwierzę. Ale wewnątrz drzemie jeszcze ktoś inny. Okaleczanie i tortury to dla niej rozkosz, gdyż wie, jak bardzo zasmuciłyby jej siostrę. Przepraszam. Wszystko to jest strasznie skomplikowane. Śmiała się, zabijając go. Ale podniecała się. Śmiała się i warczała, rozszarpując go. No już, dziewczynko! Pokaż mi, jak wywijać ten wieczyk. A to co za bzdurna sztuczka! I znowu mi źle, źle mi złapało tego. Że posuwa się za daleko. Jest wygłuszony. Może tylko strzaskam ci kręgi i utrzymam trochę przy życiu. Coś zaraczyło jej krew. Dzięki temu nie dręczą jej wątpliwości. Weźmie to, czego pragnie. Coś jeszcze powiesz? Czy to wszystko? Tej nocy Danwon oblała czerwieną wszystko. Czuła wtedy klimat, dziką uciechę. Gdy była z Dziukiem Luką innymi. Zrobili coś podłego, lecz niesamowitego. Ciekawe, co konkretnego. Ależ się zabawię z twoim ścierwem. Jestem zmęczona. Jak długo jeszcze, kochani? Jeśli starczy, będę musiała trwać tu jako cień. Już nie musisz. To jest piętro niżej. 902, 902, 902. Tu? A, tak, klucz jest pewnie w sejfie. Mam nadzieję, że jest w środku. Pięć i teraz tutaj zero. Mamy klucz i notatnik. Tym razem musi się udać. Nie mam wątpliwości, że dawka jest odpowiednia. Będę mieć tylko jedną szansę. Zetrzeć razem wszystkie składniki w formie stałej, łącznie z solami gliną. Gotowe. Dodać trochę białek z jaj. Powinny być w kuchni. Muszę jednak zachować dyskrecję. Gotowe. Dwa tygodnie w sejfie z dala od światła słonecznego powinny wystarczyć, by aktywować bazę serum. Dodać pół strzykawki skażonej krwi z zarażonego ludzkiego trupa. Gdyby doktor Hepatia była w pełni sił umysłowych, pewnie by zaoponowała. Ale od kiedy najwyższa straż zamknęła Adermajer, wielu ludzi zginęło przez krwiogzy. Równie dobrze mogą się jeszcze na coś przydać. Wszystkie poprzednie próbki były obiecujące. Nie mogę pozwolić, by znów zobaczył mnie dozorca. Podgrzeć stworzoną mieszaninę, wstrzyknąć możliwie jak najszybciej. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Baza dla serum. Zdobądź skażoną krew. No z tym raczej problemów nie będzie. Pełno tutaj trupów. Szczególnie jest jeden. Proszę bardzo, zakażone ciało. Oby to zadziałało. Ciekawe, ile to ciało tu w ogóle leży, nie? Wiadomo, po pewnym czasie nawet krew z ciała znika, nie? W końcu zrozumiałem. W Hepatii tkwi coś, z czego nawet ona nie zdaje sobie sprawy. To coś zawsze tam jest, zagnieżdżone w jej umyśle. Regularnie przejmuje kontrolę i zmusza ją, by korzystała z serum. Duke z kolei wykorzystuje ją do realizacji diabolicznych planów. Tu o Hepatii gazety piszą: zmora korony. Kiedy wraca, zostawia za sobą krwawe ślady.
istnieje jednak lek. Podam jej antyserum, kiedy zabiorę notatki z sejfu w oddziale zabiegowym. Halo? O, Aleksandrio, ja tylko... Nie. To ty. Tak, drogi Vasco. Zostałeś odkryty. A teraz mamy kilka eksperymentów do przeprowadzenia. Chodź, przyniosę ci ukojenie. Nie! Nie! Chyba ktoś pomylił aktorów, bo to był głos Sokołowa, a nie Vasco. Dobra. Baza serum użyj. Mam nadzieję, że tego nie idzie spierdolić, nie? Bo jakby by było trochę słabe. Palnik. Dobra. I mamy antyserum. Gotowe. Dobra. To zajmijmy się teraz z Morą. Tylko teraz pytanie, czy ja muszę ją... Dobra, jeszcze do testu. Mam wszystko zebrane. Bo jak ją pokonam, to już będzie koniec, nie? No tak. Wszystko gotowe. Pytanie, czy ja muszę ją ogłuszyć, czy muszę ją po prostu zajść od tyłu? Na razie to ty błądzisz po jednej po jednym pokoju, więc... Chyba nie bardzo masz jak mi to robić. Dobra, ponownie szybki zapis. Kiedy cię złapię, poświęcę ci sporo czasu. No właśnie, kiedy? Jesteś szlachcianką? Uwielbiam. Dobra, morda. Nie, nie, nie! Tylko nie spać! Nie pójdę! Nie oddam! No, zjebałaś się w tekstury! Doktor Hypatio? Sprawa załatwiona. Tak. Przepraszam. Coś jest ze mną nie tak. Może czymś się zaraziłam przy pracy z próbkami biologicznymi. Nie. Ktoś cię zatruwał, ale teraz powinnaś wydobrzeć. Znalazłam notatki alchemiczne i mam przeciwserum. Zatruwał? Bez obaw. Mam zamiar się tym zająć. Jeśli szukasz cichej przystani na kilka dni, zapraszam do nas. Mieszkam z zaufaną osobą na łodzi o nazwie Groźna Wręga. Okej, dlaczego... Dlaczego był napis, jakby Korwo tutaj gadał? Muszę się położyć. Oj tak, definitywnie musisz. Dobra, czyli to koniec. W takim bądź razie. Czego więcej już tu chyba nie znajdę, to... Zwijamy się stąd. Prosto do Megan. Jak dobrze pójdzie, nie będę musiał za wiele stąd wycinać. Poza oczywiście tym moim lokalizowaniem konkretnego miejsca. Czytaj, przejścia do właśnie tego oddziału. I z tym, że mogłem to zlokalizować jakieś 20, jak nie 25 minut wcześniej, no ale cóż. Jak się z debilem, no to się ponosi tego koszta. Au. Chyba poczekam, aż załatwisz sprawę. Załatwiona. Czy możemy już się stąd zabrać? Nie podoba mi się to miejsce. To jak? Lecimy. Tak, wracajmy już na statek. Co z Sokołowem? Nie, ale to chyba ja była z Morą Korony. Co? Nie, nie wierzę. Duke podstępem nakłonił ją do wstrzyknięcia sobie szkodliwej wersji jej serum. Zmieniło ją, ale było na to antidotum, więc przeżyła. Jeśli pamięta swoje zbrodnie, będzie musiała z tym żyć. A co z Sokołowem? Oddali go komuś zwanemu Kirin Jindosh. Znasz go? Wszyscy go kojarzą. To
To wielki wynalazca, Serkonos. Czas na niego. Oby Antonowi nic nie było. Kurde, prawie się udało tak turbo. Mówię, jakby ta jedna akcja się nie udała, nie? To byłaby pierwsza misja, gdzie być może byłbym duchem. Zobaczmy dalej. Zaś plan ominąłem? Gdzie on był? Dobra, mam na szczęście jeszcze zapisy, więc mogę to na spokojnie znaleźć. No i tutaj przeciwserum, opuszczona piwnica i ogary poszły w las. Poszczuto najwyższą staraż najwygodniałymi ogarami. Co? Kiedy niby? Nie wypuściłem przecież tych ogarów. Okej. Groźna wręga. Porozmawiaj z Megan Foster o tym, jak najlepiej dostać się do domu Kirina Jindosha, wielkiego wynalazcy będącego na usługach Duke'a Serkonos. Tak, a propos tego, gdzieś czytałem, że ta misja z Jindoshem to jest dość intrygująca misja, bo nie dość, że po raz pierwszy mamy tam do czynienia z tymi mechanicznymi żołnierzami, to jeszcze dodatkowo cały jego dom to jest lokacja, która zależy od tego, co jaką dźwignię pociągniemy, naciśniemy, to się cały czas zmienia. I żeby jeszcze było śmieszniej, jest achievement, aby nie dać się ani razu zauważyć w tej misji. Więc jeśli uda mi się zrobić tę misję jako duch, to będzie pięknie. Sokołow był swego czasu danuolskim geniuszem. Odmienił nasze miasto swoimi wynalazkami. Elektryczność dla fabryk, kolejki mknące nad drogami. Kiedy dorastałam, jego brzęczące i świecące urządzenia dbały o moje bezpieczeństwo. Śmiałam się z jego opowieści, a jego skandaliczne wypowiedzi szokowały arystokrację i rewidentów. Teraz, tyle lat później, Kirin Jindosh jest geniuszem Karnaki. Szaleńcem, który dał Duke'owi złowrogie maszyny. Ruszają się jak ludzie, choć nimi nie są. Mechaniczni żołnierze, którzy walczą i zabijają. Muszę się dowiedzieć, gdzie trzymają Sokołowa i wyciągnąć go stamtąd żywego. Uratować jednego geniusza i okiełznać drugiego, nim stworzy armię mechanicznych żołnierzy. Ja jestem szczerze ciekawy, ile kosztowała ta posiadłość, nie? Bo jedno jest pewne, na pewno je była w chuj droga. Dobra, pogadamy sobie z ludźmi w kolejnym odcinku. Bo po pierwsze, Megan musi nam ogarnie odprawę. Po drugie, jeśli jest tu Hypatia, z nią też chętnie bym zagadał. Te dokumenty, to wszystko tylko do odznaczenia. O, dziennik podróży, mechaniczna rezydencja. Proszę bardzo. Nie ma już zmory korony, czas na Jindosha. Chociaż dobra, czekajcie, bo tu jeszcze jest dodatkowo, jest zapis właśnie, który jeszcze zrobi dodatkowo tutaj, znaczy dopiskę, którą Emily zrobi, więc zobaczmy. Zmory korony, już nie ma, czas na Jindosha. Groźna wręga, co za dziwna nazwa. Okej. Okay. Ciekawe, jakie korwo by robił wpisy, nie? Ale to, że ma tutaj pióro ze stalówką, do mnie strasznie trafia. Na przykład Megan Foster. Hypatia potrzebowała miejsca do spania, zabrałam więc rzeczy z zapasowej kabiny, zdołałam większość z nich sprzedać, tyle pieniędzy mi zostało. Wiem, że to niewiele. Tran jest drogi i racjonowany na podstawie dekretu, ale dobrze o tym wiesz. Ile? Stuwa. No spoko. Ej, ale szczerze? Fajnie by było mieć jakąś taką misję turbo pobocznej, związaną w ogóle z fabułą, żeby z jakąś taką dużą dostawę tranu. W sensie, wiecie, że podpłynęłaby Megan łódką, nie? A my byśmy tam dorzucili kilka tych zbiorników z tranem. Na opartego moglibyśmy je też w sumie do jakiejś takiej dużej metalowej skrzynki dać, nie? I tak po prostu je przewieźć. To wiem, może pykło. No dobra, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored. Cześć!